spotkanie, bo wyszliśmy na prowadzenie i uważam, że zabrakło nam 5 minut do tego, żeby w przerwie skorygować to, co jak żeśmy przed wyśle jedną połowę. Nie można wprowadzić takie bramki tak biedne, stać w strefie, jak my staliśmy przynajmniej tak dla Ciebie. Gospodarze wykorzystali bardzo dobra piłka, ale też mówię, mam pretensje do swoich zawodników za zbyt małą agresję. Natomiast no, znów się kolejny raz jakaś analogia nasuwa z rundy jesiennej, tam przystanie 1-1 mieliśmy sytuację, w której Damian Piotrowski trafił w słupek. Za chwilę było 2-1, dzisiaj mieliśmy sytuację, nie wiem czy to było 100%, to nie za mało, żeby to strzelić na 2-1 i chwilę później bramka. Ta piłka leciała do bramki, zmienił lot piłki jeszcze jeden z moich zawodników, nie wiem. Rezerwowi zawodnicy wiedzą, że nie było spalonego, jakie to ma znaczenie, teraz już pewnie niewielkie. Natomiast uważam, że gdybyśmy wyszli na 2-1, to przy tej naszej dyskusji w drugiej połowie gdzieś to lepiej wyglądało, była szansa na korzystny wynik. A tak jak dostaliśmy bramkę po fantastycznym uderzeniu, tutaj Szczota, dobrze mówię, Szczota, tak? Na 2-1 w tym momencie zbyt dobra drużyna jest, żeby dała sobie to gdzieś zwycięstwo wydrzeć i w zasadzie później to gospodarze byli bliżej bramki na 3-1 niż my tej bramki wyrównującej. Także uważam, że to kluczowy moment to niewykorzystanie tych sytuacji, plus ta bramka stracona. No, znaleźliśmy się w strefie barażowej, także nasza sytuacja jest trudna, ale na pewno my będziemy grali, mocno walczyli. Tutaj mam nadzieję, że nasza sytuacja kadrowa się poprawi, że dojdą ci zawodnicy, którzy od dłuższego czasu nie mogą grać. My przede wszystkim zaczniemy wygrywać i najbliższe spotkanie, no to mówię, to jest bardzo ważne, kolejny mecz i nie możemy swoich zasadnych punktów na własnym boisku. Dziękuję. Bardzo dobrze weszliśmy w dzisiejsze spotkanie, za to zawodniki trzeba pochwalić. Oczywiście przydarzył nam się po prostu moment niefrasobliwości w grze obronnej, przy stałym fragmencie gry, przy aucie. Troszeczkę, można powiedzieć, zawodnicy przysnęli. I mecz, można powiedzieć, zrobił się bardzo trudny. Ale chwała i cześć moim zawodnikom, że w takiej sytuacji potrafili zareagować, bo już teraz nie przypominam sobie, kiedy straciliśmy pierwszą bramkę i tak pozytywnie zareagowaliśmy dwoma bramkami. Nie jest łatwo na pewno. Przy wymagającej publiczności, prawda, też się odczuwało troszeczkę zniecierpliwienia. Wydaje mi się, że kluczem do dobrego wyniku było zdobycie bramki przed przerwą. I to po stracie bramki od razu swoim asystentom przekazałem, że wszystko trzeba robić, żeby po prostu zdobyć bramkę do przerwy. I zaczynamy od zera, tak? Zaczynamy od zera, tam kilka. Wiedziałem, że w drugiej połowie raczej taki błąd w grze obronnej się nie przytrafi, bo zawodnicy wiedzieli, którzy popełnili błędy. Tam był ciąg błąd trzech zawodników błąd przy stracie bramki. I zagraliśmy konsekwentnie i był moment nawet, gdzie było i troszeczkę polotu i fantazji w tych akcjach ofensywnych, szczególnie przy stanie 2-0. Wiadomo, że jak jest wynik, po stronie się gra łatwiej, ale sztuką nie jest łatwo wyjść, jak się przegrywa i wygrać spotkanie. Ale to już historia, teraz czekamy, troszeczkę się zregenerujemy i czeka nas wyjazdowy mecz. Grę do momentu właśnie utraty bramki dosyć komfortowo moi zawodnicy utrzymywali się przy piłce, prawda, coś tam stwarzali, no nie było jakichś klarownych, czystych sytuacji, ale jakby napawało to optymizmem, że w dalszym jakby przebiegu dzisiejszego spotkania te sytuacje po prostu będą. To no, co jeszcze no, na pewno pozytywne dzisiaj były zmiany, tak? Bo zarówno myślę, że Marcin Kaczmarek, jak i Robert Szczot wnieśli sporo ożywienia. Darek Kuz również to, co miał zrobić przy stanie 2-1 zrobił. Bramka młodego następna Jarocha, także pozytywów jest, wie pan, sporo, ale to mówię, ja raczej patrzę na negatywy. Bo tak, a będzie pan mówił o negatywach też, czy nie? Będę, ale z drużyną. Bo wie pan, jak człowiek patrzy na pozytywy, to się można zachłysnąć szybciutko. Tak? Także ja widzę... Ale trochę optymizmu trzeba puścić w świat, tak. Po tych dwóch porażkach, no, które były, nie? Dwie porażki, aczkolwiek naprawdę proszę mi wierzyć, że tutaj na pewno trener Mamrot obserwował te spotkania i naprawdę ja byłem dumny, pomimo porażek, byłem dumny ze swoich zawodników, jak reprezentowali mnie i województwo tutaj.